Marcin Ochakiel pociesza zasmuconą Magdalenę Stępień. Czeka nas nowy rozdział. Magdalena Stępień opublikowała w sieci refleksyjny wpis, w którym odniosła się do plotek i spekulacji na jej temat. Na podniosły tekst celebrytki zareagował Marcin Ochakiel, który postanowił pocieszyć ją w równie filozoficzny sposób. Coś naprawdę jest na rzeczy. Magdalena Stępień i Marcin Ochakiel znaleźli się na celowniku internetowych detektywów. Zdaniem niektórych internautów tancerz i modelka zaczęli spotykać się ze sobą, a dowodem w sprawie miały być zdjęcia opublikowane przez celebrytów. Były mąż Katarzyny Cichopek pochwalił się na Instagramie kadrem z wyprawy do Gdańska, a spostrzegawczy fani dostrzegli na nim kobietę łudząco podobną do Magdy. Internauci zauważyli także, że kobieta ze zdjęcia Hakiela ma tę samą stylizację i fryzurę, w której chwilę wcześniej pokazywała się Stępień. Magdalena Stępień i Marcin Ochakiel są parą? W mediach huczy od plotek. Podejrzane zdjęcia wywołały w sieci prawdziwą burzę. Dowodem w sprawie rzekomego związku tancerza i modelki miało być również możliwe rozstanie Hakiela z tajemniczą Dominiką. Choć informacja ta nie została potwierdzona przez samego Marcina, jego wielbiciele zaczęli go pocieszać mówiąc, że pięknie tańczy i już wkrótce odnajdzie swoją wielką miłość. Plotki o związku celebrytów rozeszły się w szaleńczym tempie. Sami zainteresowani nie zaprzeczyli jednak głośnym doniesieniom, co jedynie wzmogło internetowe śledztwa. Jakiś czas temu na Instagramie Magdaleny Stępień pojawił się refleksyjny wpis z jeszcze bardziej smutnym zdjęciem, którym odniosła się do plotek i spekulacji na swój temat. Celebrytka nie zdradziła jednak, o którą z powielanych teorii konkretnie chodzi. Będą mówić o tobie, siać plotki, spekulacje, dociekać. Ale powiem wam, że od pewnego czasu przestałam się tym przejmować i nabrałam dystansu do pewnych spraw, zaczęła. Marcin Ochakiel pociesza Magdalenę Stępień. Coś naprawdę jest na rzeczy. W dalszej części wpisu modelka odniosła się do swojej trudnej sytuacji życiowej, o której opowiedziała w rozmowie z Małgorzatą Ochmę. Przypomnijmy, że modelka ma za sobą śmierć swojego jedynego synka, a wiele osób oskarżało ją również o to, że przywłaszczyła sobie pieniądze ze zbiórki na leczenie chłopca. Co ciekawe, pod refleksyjnym wpisem Stępień pojawił się komentarz Marcina Ochakiela, który ostatnimi czasy dzieli się z fanami swoimi posępnymi i filozoficznymi przemyśleniami. Tancerz publicznie pocieszył celebrytkę mówiąc jej, że czeka nas nowy rozdział. To jednak, z uwagi na głośne pogłoski o związku tych dwojga, wydaje się bardzo sugestywną radą. W życiu nie do końca chodzi o to, co nam się przytrafia, tylko co postanowimy z tym zrobić. Nigdy nie wiemy, czy za rogiem nie czeka na nas nowy rozdział. Koniec jest zarazem początkiem, filozofował Ochakiel.